Setną rocznicę wyzwolenia świętują Suwałki. Po I wojnie światowej Suwalszczyzna była areną konfliktu polsko-litewskiego, którego kulminacją był wybuch Powstania Sejneńskiego i trwające kilka dni polsko-litewskie walki o Sejneńszczyznę. Mieszkańcy tego regionu niepodległość odzyskali jako jedni z ostatnich, bo dopiero 24 sierpnia w 1919 roku. Z tej okazji w ten weekend w mieście odbywa się szereg uroczystości i atrakcji z tym związanych. W piątek w Suwalskim Ośrodku Kultury odbyło się uroczyste otwarcie wernisażu wystawy Niepodległe Suwałki w filatelistyce i numizmatyce. Zebrani mogli obejrzeć film Suwalszczyzna w drodze do niepodległej oraz posłuchać wykładów na temat znaczków i monet z tamtego okresu. Znaczki pozwalają prześledzić historię świętowania niepodległości, mówi Andrzej Matusiewicz, znany suwalski historyk. Suwałki odzyskują niepodległość prawie rok po tym, co uznajemy za odzyskanie niepodległości, ale to był efekt tego, że tak naprawdę 11 listopada jest symbolem. To jest symbol. Natomiast budowanie Rzeczpospolitej trwało 4 lata. Wystawa filatelistyczna pokazuje walory dwóch rodzajów. Po pierwsze wydane przez Pocztę Polską i po drugie przygotowane przez lokalne środowisko filatelistów. Znaczki wydawane przez Pocztę Polską pozwalają prześledzić historię świętowania niepodległości albo czasem nieświętowania niepodległości na przestrzeni ostatnich 100 lat. Jak mówi Matusiewicz, znaczki to nie tylko forma potwierdzenia płatności za list. Znaczek generalnie kojarzy nam się z opłatą pocztową, ale przecież to jest obraz. Obraz na nas oddziaływuje, wywiera jakiś wpływ. Więc ci, którzy emitują znaczki, a emitentem jest państwo, po prostu przez znaczki próbuje kształtować naszą świadomość, bohaterów narodowych. Chce wpłynąć na nas, jeśli chodzi o naszą tożsamość, można by powiedzieć. Znaczek jest elementem kultury, a kultura stanowi naród. Więc ze znaczków można czytać tak jak z każdego źródła historycznego, tylko trzeba mieć tę wiedzę, żeby to umieć odczytać. Każdy znaczek bardzo wiele mówi. Wystawa Niepodległe Suwałki w filatelistyce i numizmatyce będzie czynna do końca września.